Dzień dobry, nazywam się Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem, doradcą MPU oraz fair care z psychologiem w trakcie procesu certyfikacji. Te krótkie nagrania wideo mają na celu odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Dzisiejsze pytanie brzmi: nie zdałem, nie zdałam badania MPU. Jak mogę się teraz przygotować? Bardzo często dzwonią do nas klienci właśnie z takim zapytaniem, że przystąpili do badania MPU, nie przygotowywali się do niego. Czasami się przygotowywali, ale z reguły nie. Podeszli na zasadzie, a może się uda. No i teraz widzą, że jednak nie jest to taka oczywista sprawa, żeby uzyskać ten pozytywny wynik. No i w pierwszej kolejności należy do nas zadzwonić, skorzystać z pierwszej bezpłatnej konsultacji telefonicznej. No i my tam pokierujemy klientów, co potrzebujemy, aby umówić się na tak zwaną pierwszą konsultację analizy akt. Czyli klienci wysyłają do nas potrzebne dokumenty. My wysyłamy Państwu na maila, jakie te dokumenty potrzebujemy. Z reguły potrzebujemy między innymi Gutachten, czyli opis badania medyczno-psychologicznego, po to, aby zobaczyć, jakie braki są i nad czym należy popracować, aby ten pozytywny wynik uzyskać. W takim razie zapraszam do kontaktu i na oglądanie kolejnych wideo. Do usłyszenia.